Od razu do przodu proszę wszystkie osoby, jeżeli kogoś bolą nogi albo ma bóle kręgosłupa, zapraszam do mnie tutaj. Jeżeli masz ból nóg, masz ból kręgosłupa, chodź teraz tutaj do mnie. Bez znaczenia. Aleluja. Kto jeszcze? O właśnie. Ojcze, w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelkim duchem chromym. I przez imię Jezus przykrywamy teraz duchy chrome. My nakazujemy, aby każdy duch chromy wychodził z ludzi teraz przez imię Jezus. Każdy demon, który powodujesz bóle nóg, bóle kręgosłupa, bóle w miednicy, odchodzisz teraz przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ciała przyjmujecie pełne uzdrowienie, pełną wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Duchy chrome, wychodzicie teraz z pioner przez imię Jezus. Duchy chrome, wychodzicie teraz z piszczeli, z ud, z kolan w imieniu Jezusa. Duchy chrome, wychodzicie z kręgosłupów teraz przez imię Jezus. Odchodzicie od każdego ciała, od narządów ruchu. Odchodzicie teraz przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Każdy duch chrome, odchodzisz teraz przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Każdy duch chromy, który powodujesz ból u ludzi, odchodzisz teraz. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus. Od nóg, od piszczeli, od ud, odchodzisz teraz. Przez imię Jezus, przez imię Jezus. Halapata sara kata severelehe kotorolomo, kotoroloso kodolorelehe. Powiedz, że się wyrzekasz duchów chromych. Powiedz, że nie masz z nimi nic wspólnego. Powiedz, diable, nigdy nie dotkniesz mojego narządu ruchu. Powiedz, diable, do końca moich dni będę chodził sprawny. Do końca moich dni będę mógł dźwigać ciężary. Do końca moich dni moje stawy będą sprawne. Mój kręgosłup nigdy się nie wykrzywi. Przez imię Jezus nigdy nie wypadnie mi dysk. Każdy ból, który jest związany z narządem ruchu, nie ma nade mną władzy. Przez imię Jezus. Amen. Amen. Hallelujah.